pomimo przemęczonego dnia całego przy robotach świątecznych, jestem przemęczona, ale teraz będę najwspanialszą robotę robiła, która najbardziej mnie zadowolni przez całego dnia. Bo dla mnie pieczenie chleba to jest najważniejsza praca i najbardziej radosna dla mnie jest. Będę zarabiać chlebek po to, rozczyn będę robiła, żeby na jutro ten chlebek będzie rósł przez noc, a jutro dopiero będzie przerabiany chleb na pieczenie. Więc to muszę wsypać mąkę, a najpierw się przeżegnam, żeby mi się chleb urodził, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Bo tak się każdą pracę powinno rozpoczynać. Bynajmniej mnie tak rodzice uczyli, ja też tak chciałabym nauczyć, no tylko że nie wszyscy tak się dadzą nauczyć teraz. No i nasypę chleb, mąkę do dziezy. Chleb, mąkę wsypę tutaj, żebym upiekła 5-6 chlebów, takich dużych, w granicach po 3 kg te chlebki będą ważyć, to muszę wlać 7 litrów wody. Tu mąkę sobie już teraz wsypałam i muszę wlać 7 litrów wody do tego chlebka, ale zarabiam wodą i zarabiam mlekiem, bo żeby się chleb zdarzył, żeby był taki pulchniejszy, to trzeba mleko zrobić na pół z wodą. I tu miałam 3 litry mleka, a tu mam garnek 7-litrowy. I to mleko najlepiej, jak już jest kwaśne. I to mleko jest już podkwaszone, wody dolałam na pełno i teraz normalnie się wlewa do dziedy. O. I zamieszam. Żeby zrobić ten rozczyn, to musi być trochę takie ciasto, trochę gęściejsze jak, no, jak na naleśniki. Takie dobre, takie dużo gęściejsze jak na naleśniki. I teraz do tego jeszcze wezmę, dosypuję. Trzeba posolić. Ja już solę, do ten rozczynę solę. O, to muszę tak, to się wymiesza. Tu mam taki przyrząd, co się miesza, tak nazwana jest kopyść. I tą kopyścią się... Teraz jak się wymiesza, to jeszcze posolę. Pomimo, że 7, przeważnie się daje na 7 litrów wody, na każdą bułkę chleba daje się łyżkę soli się sypie. Także tutaj będę miała 7 litrów wody wlałam, to będzie 2, 3... 4, 5, 6, 7. Trochę jeszcze sypnę. I dodaję drożdże. Gdzież tutaj te drożdże ma? Tych drożdży trzeba dołożyć tutaj 10-15 deko. Bo jak się chlebem bierze, więcej wody się dokłada, to jest taki chleb chudszy, to nie musi mieć tyle drożdży. A jak się więcej mlekiem zarabia, a mleko tak jeszcze jest ze śmietaną, bo to ma mleko wiejskie, to trzeba tak już te 15 deko drożdży na tą moją porcję i to normalnie biorę z tego, rozsypuję i jeszcze trochę wymieszam i jeszcze trochę mąki dosypę, bo jeszcze jest za lekkie ciasto. Zamieszać to tak nie trzeba za długo, bo tu jest tylko, żeby trochę się starało, żeby się rozmieszać. Jeszcze dobrze, jak się dolewa do tego chlebka barszczu, takiego zakwasu z barszczu. Zakwas też dużo daje przy tym, bo on też no, rośnie też dobrze chleb. Właściwie to mam trochę tego zakwasu. Zakwas z mąki się robi. Zaraz pokażę wam. Bo jak... Robię sobie na barsz, zarabiam w garczku, to pobędzie normalnie tak samo mąkę się miesza z wodą ciepłą i stawiam na ciepłe, tam jest przez dzień, przez 2 dni musi pobyć
w słoiku, w garczek większy wlewam taki, żeby miała więcej słoików i jak to poro będzie ze dwa dni, to ono już tam dobrze zakiśnie, bo tak już ładnie pachnie i wlewam do tego. I ponalewam sobie w słoiki i później mam na jakie miesiąc, dwa barsz taki, który mogę... O, i to dobrze jak się tak doleje barszu. Tylko barsz jak się zarabia, to tylko mąka z wodą. O, ta jakby tu, to tylko nawet ani drożdże, ani sol się nic nie sypie. I ja zrobiłam parę słoików, to mam na miesiąc czasu ten zakwas. A jak mi to wychodzi, to znowuż sobie w większy garczek taki 3-litrowy wsypę tej mąki, wody wezmę. Tylko w ciepłym, żeby było. Bo jak w zimnym, to nie, bo to w zimnym to się tak będzie... To tak już barsz nie jest taki pachnący, nie jest taki dobrze wykiśnięty. O, i to jest cała impreza zarabiania chleba. To jest bardzo łatwo zrobić, tylko to wszystko trzeba chcieć. I każdy powinien sobie upiec tego chleba swojego, przynajmniej by wiedział, co je, a tak to się nie wie, co się je, bo tam są składniki, takie różne są składniki. O, to jest cała impreza zarabiania chleba. Jak się robi, o i teraz posypę tylko trochę, jak nakryję, gdzie mam ten obrus, jak nakryję, tutaj jeszcze trzeba nakryć tam kocem, żeby było w cieple, to jak nakryję, a rano, jutro jak wstanę, idę do tego chlebka, to jak podnoszę to jest pełno dzieza tutaj tego chleba, pełniutko. Tej rozczyny. No i potem rano, jutro sypę z powrotem mąkę, no to już potem się zarabia. A jak się chce chleb zrobić z ziarnami, no to trzeba to ciasto trochę mieć rzadsze, bo ja do pieca bez ziarnów to zarabiam rękoma i na bułki przerabiam. A jak się chce ten chleb z ziarnami, to ziarno to dużo wciąga w tym, to musi być to ciasto nie tak bardzo gęste, no musi być ciasto trochę rzadsze. I do ziarnów to można, jak tam ktoś sobie chce tak na litr, żeby na brytwankę, żeby było wody, chlebek, no to musi tak z 1,5 litra mleka sobie wlać. No i tak samo zarobić mąką jak ja teraz. Jutro znowuż trochę mąki na drugi dzień przesypę, bo jak przez noc przebędzie, na drugi dzień trochę mąki przysypać, żeby takie tępsze to ciasto było. Ziarno sobie zaparzyć, słonecznik, dynie, zależy jakie tam kto ma smaki. I jak się przerobi, ciasto się dobrze ruszy, ze 2 godziny, żeby pobyło, ze 3. Ciasto jak dobrze zacznie rosnąć, wziąć sobie na brytwankę, do piecyka. Chlebek jest jak trza, nie musi być, no ja to piekę w piecu chlebowym, no to jest inna sprawa. Ale tak sobie natychmiastowo w tygodniu to sobie bardzo często można zrobić i jeść to, co się chce, no tylko to trzeba wszystko chcieć robić. No a to nie wymaga takiej dużej roboty, tak dużych, takich nie potrzeba zdolności do tego, tylko chęci do roboty. No.